No ja wam powiem, ja bardzo dziękuję Maćkowi, że przedłużył ten meeting. Ja zawsze pierwszy wychodziłem. Bo tak mnie kiedyś nauczyli, że to jest ze względu na naszych bliskich, bo ja na przykład jak byłem na początku, jak nie wróciłem po meetingu, to już może poszedł chlać. Nie? No i prowadzącego zadanie jest zacząć punktualnie i skończyć punktualnie. Taka jest po prostu zasada. Ale jeśli grupa się zgadza, to wszystko można zrobić, bo to grupa rządzi, a nie przepisy nam. I wam powiem i bardzo dziękuję, że też zostałem, że mogłem wysłuchać. I tak pomyślałem, szkoda tych, co wyszli, bo szukali rozwiązania, a to rozwiązanie właśnie jest. W tym wszystkim, co powiedział Maciek i co powiedział Adam, no to jest właśnie, to jest to rozwiązanie, nie? Bo to jest choroba, która objawia się tym, tak jak tutaj Adam mówił, nie? Że ja chcę się napić. Nie, to nie to, że chce się napić. On nie ma innego wyjścia. On może się albo powiesić, albo napić. Innego wyjścia nie ma z tego. Komu się tu wydaje, że ktoś może, no bo ja chcę się, bo ja pójdę się napiję. Ty to możesz się tylko powiesić. Picie to jest tylko to, co powiedział na tej sali Wiktor. Gdybym nie był alkoholikiem, to byłbym samobójcą. Profesor dwóch uniwersytetów amerykańskich. Nie? Facet, który mi zawsze pomagał i z tym klubem, i z poprzednim. Nie? I on to przywiózł od Amerykanów. Tobie, zasrańcu, jest tylko jedno. Albo się powiesić, albo się napić. Jest trzecie wyjście. Jakie? Właśnie to, co nikt nie chce robić. To jest program. Nie? Żeby z tego, to co powiedział Wiktor, najpierw jest pijany skurwysyn, a później jest trzeźwy. Ale przez wiele lat skurwysyn. Taki skurwysyn, że ludzie nie potrafią z nim wytrzymać. Że to, że odchodzą żony od alkoholików, co nie piją po 30 lat. Mówią, mam cię dosyć. I on przychodzi do mnie, mówi, patrz, jaka kurwa rzuciła mnie po 30 latach. Ona nie mogła z tobą, draniu, wytrzymać po prostu. Albo ona by się powiesiła, tak jak żony wielu alkoholików się wieszają. Nie dają sobie rady. I tutaj jakieś pierdzielenie, ja mam wybór, mogę się napić, ale ty masz wybór się tylko powiesić, bo to jest taka choroba. To niestety jest taka choroba. I co ja bym, ja dzisiaj nie piję, o 17 mam podopiecznego, będę czytał, ale mówię, tutaj miał Grzesiek na mnie czekać, ale widocznie się z Maćkiem widział. Pojechał i mówi, Wiesiek, ja już nie dam rady. I ten, ale mówię, jadę na ten meeting, bo tak, bo ja wyszedłem dzisiaj z domu, wstałem o 11, czy tam o 10, na 12 do dentysty i nagle zobaczyłem jednego z tych, z którymi przegrywałem zawsze bójki, no nie? Patrzę, on idzie trzeźwy, się spojrzał na mnie, ja też trzeźwy. To nie mamy o czym ze sobą gadać, nie? Tak to zaraz by było, masz coś, tego, coś. I słuchajcie, i ten... I mówię, Boże kochany, jak to dobrze, że ja jestem trzeźwy, nie? To właśnie dzięki takim ludziom ja przestałem pić, którzy byli gorsi ode mnie, którzy potrafili mi w pierdol spuścić, nie? Żebym ja miał taką żonę, tak jak Kasia, która mnie potrafiła liznąć i po prostu przywołać się do tego, że nie. Nie wiem, jakby to wyszło, kto by to wygrał, ale to by było piękne. Ja zawsze mówię, jak się patrzę na te dziewczyny, które potrafią jednym klapnięciem faceta złożyć, no ja mówię, kurwa, mnie by się przydała. Tak, ale... I słuchajcie, no ja mam to samo, to co tutaj Borys zrobił. No ja też, ja poprosiłem Magdę, że mówię, zejdź ze mną do piwnicy, bo zima idzie, muszę sobie buty zimowe wyciągnąć, tam jakieś inne, tobie coś wyciągnę,
A ona nie ma czasu. Ja nagle dostałem szału. Co? Jak warknąłem, to i zaczęły ręce latać. Nie? Bo ona mnie znała, ona mnie widziała. Nie? Mi się moje dzieci boją. Nie? Mi się tu ludzie bali, w tym klubie. Nie? I tu przyszła Ania Ostrowska-Bisko, ta ekspert z Ocalonych. I ona mówi, wiesz, jak ty musisz iść do psychiatry, bo ciebie się ludzie boją. Nie? Ja mówię, to niech przyjdą, niech mi powiedzą przecież. Ja z nimi porozmawiam. Nie? A ja odbierałem pieniądze od bandytów Pruszkowskich, Wołomińskich. Ja odbierałem tym swoim głosikiem. Ja się dziwię, że ktoś się sikał, jak ze mną rozmawiał. Sikał się w portki, facet. No. Stoi i ja patrzę, on jest cały mokry. Ja tylko z nim rozmawiam przecież, nie? I ja się dziwię, że dzieci się nie boją, że żona się nie boi, że najbliżsi się mnie bali, nie? Najbliżsi ludzie. Nie? No i w końcu, jak zacząłem, słuchajcie, robić ten program, nie? Mnie to wyszło, że... Ja mówię, no to nie ma innego wyjścia, tak jak Maciek będę przychodził i codziennie na tym mitingu mówił, jak się czuję, że zawiszczę, żebym zabił, że okazuje się, że nie. Jest wyjście. Nie? To jest zmienić siebie. Ale jak to można z kiszonego ogórka zrobić świeżego, to co mówi Woron? Nie da się nawet. Oczywiście nie dam tych, te wady, te co mam do końca życia. Ale mogę, to właśnie to co Włodek mówił, mogę się nimi nie posługiwać. Nie? To co kiedyś, nawet, ja nawet tutaj, ja bym kiedyś tutaj, no zresztą tutaj są świadkowie, ja bym wstał i bym kogoś tu wyprowadził albo pizno w łeb albo coś. Nie, ja już tego nie robię. Ja przestałem przeklinać. Nie wiem, czy już przeklałem, czy nie. Ale po prostu kiedyś klołem, bo się bałem. Bo ja się bałem, dlatego klołem. No. Ja byłem agresywny, bo tak się bałem po prostu. Tak. To z lęku ja po prostu tak lałem ludzi, żeby to swoją, ten swój lęk zagłuszyć. Nie? Jak ja mogę komuś pokazać, że ja się boję? Nie, trzeba to przykryć. A jak przykryć? Najlepiej pierwszy mu od razu wywalić bombę. Nie? No. I już. Także to jest bardzo długi proces. Ale chciałem wam powiedzieć o tym dzisiejszym dniu. I słuchajcie, i wychodzę, zobaczyłem tego gościa. Mówię, ja pierdzielę, dobrze, że nie piję. Ale słuchajcie tak. Rano piszę te wdzięczności, albo wieczorem. Nie mam taką grupę na Facebooku. I napisałem tak, jestem dzisiaj wdzięczny za to, że pomimo tego, że nie mam Harley'a, tak jak Borys, nie mam takiego samochodu, jak miał, nie mam nawet prawa jazdy, bo mi się nie chce zrobić, nie? Nie jestem tam, gdzie mój kumpel dzisiaj mi wysłał zdjęcie z Teneryfy, kiedy przyjedziesz, nie? Michał siedzi na Teneryfie, instruktor Kejta, Maćka synów zresztą uczy. I ten, kiedy przyjedziesz, a ja tu siedzę w jakimś kurwa, w jakimś suterenie, zamiast siedzieć z Michałem na Teneryfie, no nie? Kurczę, blady. I napisałem tak, jestem cię wdzięczny, że pomimo tego, że nie mam tego, co bym chciał, nie jestem tu, gdzie bym chciał, ale mam wszystko to, co mi jest potrzebne. Jestem tak, najedzony. Mam na ten bilet, mogłem tutaj przyjechać. Mam kobietę, która na mnie czeka w domu. Tutaj się wystarczy rozejrzeć. Tu większość jest ludzi samotnych. Nie? Nie ma drugiej osoby. Dlaczego nie ma? A właśnie. Trzeba program zrobić, żeby kogoś mieć. Albo po prostu ma się kogoś, tak jak ja miałem, że czekali na mnie. Po prostu, czy przyjdzie trzeźwy, czy pijany. W strachu. No i w końcu napisałem te wdzięczności, że jestem wdzięczny, ale mówię, jak zobaczyłem tego gościa, to co Maciek mówił. Chciałbym, żeby on już umarł. Nie? Bo ja się go boję, bo on jest ode mnie silniejszy. Nie? I jest jeszcze jeden, nie? Który wyszedł teraz z więzienia i ten też mógłby zginąć. Nie? Czyli co robię? Nakręcam
rzeczywistość, nie potrafię się odnaleźć w tej rzeczywistości, tylko chciałbym ją zmienić, żeby było po mojemu. A to już jest nienormalne. Ci ludzie po co są? Po to, żebym ja nie pił. Właśnie. Dlatego oni są. Dlatego tyle razy łomot od nich dostanę. Dlatego tyle razy mnie okradli. Żebym ja dzisiaj nie pił i może, żebym to dzisiaj powiedział na mityngu, nie? Bo sobie wreszcie zdaję z tego sprawę, nie? Że gdybym wyciął te straszne rzeczy, to ja bym dzisiaj był tutaj potworem dla was, nie? Dziękuję bardzo. Dziękuję.